Tymczasem w Warszawie najbliższe dni upłyną pod znakiem 24 targów wydawców katolickich. Z nami jest ich organizator i prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski. Dobry wieczór i szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim. Z nami jest także pani Dorota Wójtowicz, Wielkopolan, dom emisyjny Manuskryptum. Dobry wieczór. Oraz pani Izabela Witkowska-Martynowicz, stojąca na czele Biura Prasowego Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo mi miła, dobry wieczór. Dobry wieczór. Księże dyrektorze, księże prezesie, będziemy mieli kolejne targi. To już jest impreza, której reklamować nie trzeba. Powiedziałbym, że trzy najważniejsze hasła wywoławcze dla tego roku to Duch Święty, odzyskanie niepodległości i święty Stanisław Kostka. Tak jest, oczywiście. Jak co roku targi wpisują się w te hasła, które są zasadnicze w działaniu Kościoła, Kościoła w Polsce, Kościoła przede wszystkim w Polsce, ale także i w świecie. A w tym wypadku, oprócz tego najważniejszego, co pan powiedział na początku, Duch Święty, to chyba to, co jest najważniejsze, to, co przeżywamy, setna rocznica odzyskania niepodległości. To wszystko się bierze z tego i z tego ducha i bierze się z tego, co Kostka nawet nam zaprezentował, tej odwagi, tej otwartości, tych swoich wartości, jakie prezentował, ile musiał mieć samozaparcia, ale to tak samo wykazali to, którzy do tej niepodległości doprowadzili i tą niepodległość cały czas, ona jest nam dana, ale i zadana, czyli ją musimy utrzymywać. I chyba to jest najważniejsze, żeby poprzez te targi, poprzez różne publikacje, spotkania, debaty, bo też nawet konkretne debaty będą o niepodległej, chociażby o takim temacie, ukazywać, czym jest ta niepodległość i jak o nią mamy dbać i ją rozwijać. Targi tętnią zawsze ferią różnych pomysłów, wydawnictw, właśnie dyskusji, warsztatów, spotkań. Można tam zobaczyć też rzeczy kompletnie niesamowite. La Capella Sistina, czyli Kaplica Sykstyńska. Uwaga, uwaga, 27 kg waży to cacuszko. Zgadza się. 1999 egzemplarzy na całym świecie. Tylko limitowana edycja, a w środku? A w środku, proszę Państwa, absolutny majstersztyk. Jest to monumentalny projekt wydawniczy w skali światowej. I to słowo w skali światowej, w skali powiem kilka razy, bo po pierwsze, dlaczego jest to majstersztyk? Ten album, ja przyniosłam tylko jeden z trzech tomów, bo całość to są trzy tomy, odtwarza w skali 1:1 elementy Kaplicy Sykstyńskiej. Zarówno sklepienia... 1:1. 1:1, dlatego jest tak wielki. Proszę zobaczyć, te postacie są monstrualnie wielkie, bo są oglądane z odległości. W związku z tym malarze XV-wieczni wiedzieli, że muszą je narysować w powiększeniu, żeby człowiek idąc na poziomie podłogi miał wrażenie, że te postaci są w podobnej wielkości, co on sam. Monumentalne dzieło w skali 1:1, w skali światowej, bo jest to jedyny tego rodzaju projekt wydawniczy, projekt międzynarodowy, tak jak pan redaktor rozpoczął z tą informacją, tylko 1990 egzemplarzy na cały świat. Do Polski trafia niestety tylko 50, to ja tylko ale i tak jesteśmy jedno. Zaszczyceni, że aż 50. Jak mają państwo ponad dlatego, 12 tysięcy że... euro, to absolutnie no spokojnie właśnie, można cena sobie też jest, skala ceny też jest przekraczająca nasze wyobrażenia. Niemniej jednak zaryzykowaliśmy sprowadzając to dzieło do Polski, bo wierzymy, że w Polsce jest również wielu kolekcjonerów, którzy znajdą takie pieniądze. No, może nawet wśród naszych widzów, nie mam najmniejszych wątpliwości. Ponad 12 tysięcy euro, ale coś zupełnie unikalnego. Zamek Królewski w Warszawie jest natomiast bezcenny. No nie da się obliczyć wartości Zamku Królewskiego w Warszawie. Targi wydawców katolickich dobrze się już na zamku zadomowiły, ale to też coś ważnego dla naszych widzów. Zamek to nie jest tylko miejsce do zwiedzania, ale to także miejsce, które tętni życiem na bardzo różne sposoby. Tętni na bardzo różne sposoby i Arkady Kubickiego, czyli miejsce targów, między innymi targów wydawców katolickich, jest taką przestrzenią, nazywamy ją alternatywną, w której mieszczą się takie aktywności, które
nie mogą się pomieścić w innych obszarach zamku i targi wydawców katolickich to nie jedyna handlowa impreza. Mieliśmy niedawno też targi książki dziecięcej, przecinek i kropka. Mamy targi książki historycznej jesienią. Mamy też imprezę comiesięczną, targowisko sztuki, żeby wyczerpać tylko tytuły targowe. Natomiast oczywiście Arkady Kubickiego zasłynęły z letnich pokazów sztuki teatralnej, baletowej i muzycznej pod nazwą Królewskie Arkady Sztuki. Oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Bardzo zapraszamy na targi wydawców katolickich. Tam po prostu trzeba być. Atmosfera niezwykła, fantastyczny program, co roku coraz bogatszy. Gorąco Państwa namawiamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja za chwilę jeszcze obejrzę sobie to. A premiera i odsłona uroczysta tego albumu będzie 13 w Zamku Królewskim. Oczywiście na Zamku Królewskiej. Wszystkich zapraszamy, bo ja przyniosłam tylko jeden tom. To ja jeszcze tylko na koniec zaproszę naszych widzów, nasi goście, zespół pieśni i tańca Podlasie ma dla Państwa jak zwykle coś specjalnego.